Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam Was na odpakowanie październikowego Pixelboxa. Październikowy temat to Nightmare i powiem Wam, że mam co do tej paczki ogromne, ogromne oczekiwania. Także zobaczmy, co znajdziemy w środku. Ok, wyjmujemy. No i mamy Pixelbox, także otwieramy i zerknijmy, co będziemy mieli w środku. Oczywiście przybliżamy wszystko, żeby było jak najlepiej widoczne i otwieramy. Okej, dobra. Słuchajcie, mamy karteczkę. O tym za chwilę. Na początku przypinka oraz wlepka. Wlepka, proszę bardzo. Sweet Dreams. Pixelbox, Nightmare. Tak to wygląda. I oczywiście mamy również przypinkę. Standardowo. I dobra, moi drodzy. Koszulka może najpierw. O, coś jest z Dying Lighta. Ja to widzę. Koszuleczka. Słuchajcie, koszulka, zapewne ekskluzyw. To nie jest chyba kolor czarny, jak tak teraz patrzę na tą koszulkę. I zobaczmy, co przedstawia. Przedstawia, moi drodzy, obcego. Jest alien, tutaj mamy jakiegoś tego Marinesa, czy nie Marinesa, jakiegoś naukowca. I mamy jajo. Tak więc, słuchajcie, koszuleczka z aliena, oczywiście Pixelbox ekskluzyw. Koszulka całkiem w porządku, nie jakaś nadzwyczajna, ale jest ok. Także pierwszy element to oczywiście standardowo, jak co miesiąc, koszulka. Lećmy dalej. Dying Light. Czapka. Ok. Czapeczka z Dying Lighta, moi drodzy. Techland, proszę bardzo. Beanie. Tak jest, moi drodzy. Także mamy czapeczkę z logiem Dying Light. Wow. Tak wygląda, proszę bardzo. Nie jest jakaś rewelacyjna, ale akurat na zbliżającą się zimę na pewno się przyda. Także mamy czapeczkę z Dying Lighta, tym bardziej, że ja Dying Lighta wręcz po prostu uwielbiam. Kolejny element, moi drodzy. Resident Evil. Co to jest? Battle Opener. Ok, czyli otwieracz do butelek z Residenta, proszę bardzo, Capcom, otwieracz, oczywiście logo Umbrelli, tak to wygląda, także kolejny element to otwieracz do butelek z Resident Evil. Następnie, moi drodzy, mamy Pint Size Heroes Horror, ok, czyli mini figureczka z jakąś postacią z horroru. I co tutaj mamy? Parę osób kojarzę. No dobra, otwieramy i zobaczmy, jaka postać nam się trafiła. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Uwaga, uwaga. O Jezu, nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. Kurde, no nie pamiętam nazwy dokładnie, chyba na chy coś. No nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę, słuchajcie, malutka figureczka. W środku jeszcze coś mamy. Tak jest, zbiór wszystkich postaci. Jest chyba 12, tak? 12 tych postaci, zaraz zobaczę, tak jest. Także słuchajcie, no nam się trafił ten koleś. To jest jakiegoś horroru, dokładnie już nie pamiętam jakiego. Więc słuchajcie, mamy taką oto mini figureczkę. I słuchajcie, ostatnia rzecz. The Walking Dead, Daryl Dixon, Bubblehead. Tak jak w tamtym roku był Bubblehead z Freddy'ego Krugera, z Freddym Krugerem. Tak teraz mamy, słuchajcie, z The Walking Dead, którego ja nie jestem fanem ani nic z tych rzeczy, ale figurka na półkę, bardzo, bardzo spoko. Bardzo spoko? Tak, albo nie, nie wiadomo. Dobra, tak wygląda, słuchajcie, cała figureczka The Walking Dead, oczywiście Daryl Dixon, tak to się prezentuje, Bubblehead oczywiście. I cóż, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o tego Nightmare Boxa. No to teraz standardowo zajmijmy się karteczką. Witaj, Giku, to już październik, w tym miesiącu mamy dla Ciebie koszmarnie dobry Pixelbox, który zadowoli zarówno widzów klasycznych horrorów, jak i fanów nowszych produkcji. Każde pudełko zawiera taki sam zestaw gadżetów. Okej, dobra. Także słuchajcie, zobaczmy, czy mamy wszystko. W tym Pixelboxie znajdziesz parasol do kapsli, czyli licencjonowany otwieracz z gry Resident Evil z logo Umbrella Corps, walczący z zombie motocyklista, czyli licencjonowana figurka Daryla z serialu The Walking Dead, miniaturowy koszmar, czyli licencjonowana figurka Mystery Pint Size
Heroes klasycznych horrorów, ogrzewacz mózgu, czyli licencjonowana zimowa czapka z gry Dying Light, ulubiona koszulka Replay, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w październikowym Pixelboxie i Pixel Tease, upiorne odznaczenie, czyli dostępna tylko w Nightmare Pixelboxie przypinka. I to tyle. Moi drodzy, szczerze wam powiem, że miałem ogromne oczekiwania co do tej paczki, jak już mówiłem. Trochę się zawiodłem, muszę przyznać, ponieważ zawsze na Instagramie Pixelboxa są hashtagi. One w cudzysłowie zdradzają, powiedzmy, z czego można spodziewać się gadżetów. No jak zobaczyłem Dying Light, jak zobaczyłem Koszmar od ulicy Wiązów, piątek 13, to myślałem, że będzie to coś po prostu wielkie, jedno wow. No takiego wow jakby nie ma, ale też słuchajcie, nie będę narzekał, paczka jest w miarę średnia. Także cóż moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o to odpakowanie, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Dajcie znać, który gadżet podobał wam się najbardziej. Czy koszulka, czy czapka, otwieracz, minifigurka, czy postać tego, Daryla z The Walking Dead. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić sobie takiego Pixelboxa, oczywiście tego tematu kupić już nie możecie, ale możecie kupić temat listopadowy, a listopadowy temat to Badass. Także moi drodzy, będzie pewnie Deadpool i różne inne postacie. Ja już się cieszę, ponieważ jak jest sam Deadpool, to już w ogóle by mnie kupili tą paczką. Także słuchajcie, jeżeli chcecie zamówić sobie takiego boxa, zapraszam do opisu. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki do zamówienia takiego Pixelboxa. Tymczasem jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!